Dom Agnieszki Chylińskiej od zawsze ciekawił jej fanów. Polaków interesowało to, w jakich warunkach mieszka gwiazda i czy jej kontrowersyjny wizerunek przekłada się również na wystrój wnętrz, w których wychowują się jej dzieci. Teraz prawda wyszła na jaw i trzeba przyznać, że jest zaskakująca. Dom Agnieszki Chylińskiej większość jej fanów wyobrażała sobie podobnie, nowoczesne, choć dość mroczne wnętrza z dużą ilością typowo rockowych akcentów, być może upominków od fanów, pamiątek związanych z kolejnymi etapami rozwoju kariery muzycznej. Gwiazda Mam Talent niezwykle dba o to, by zbyt dużo szczegółów dotyczących jej życia osobistego nie wyszło na jaw, dlatego też informacje o miejscu zamieszkania, wyglądzie domu czy wystroju wnętrz bardzo długo pozostawały nieznane osobom postronnym. Po uchyleniu rąbka tajemnicy przyznać jednak trzeba, że takiego stanu rzeczy nie spodziewał się z pewnością żaden fan. Dom Chylińskiej w Sopocie zadziwia. Agnieszka Chylińska urodziła się w Gdańsku i często podkreśla w wywiadach, że jest bardzo związana z Trójmiastem. Przez swoją niechęć do ujawniania osobistych szczegółów z życia, media przez bardzo długi czas spekulowały, gdzie gwiazda tak naprawdę mieszka obecnie. Ostatecznie okazało się, że artystka najpierw mieszkała w domu rodzinnym w Gdyni, po czym przeniosła się do Sopotu. Ostatnie nagrania pochodzą natomiast z jej ukochanego domu w Chyliczkach, który postanowiła zaprezentować kilka lat temu ekipie Dzień Dobry TVN. To właśnie tam zamieszkała ze swoją rodziną i cieszyła się przez długi czas ciepłem rodzinnego ogniska. Dom Agnieszki Chylińskiej. Zdjęcia. Zdobycie prywatnego adresu Agnieszki Chylińskiej graniczy z cudem, jednak zdjęcia jakichkolwiek wnętrz to prawdziwe wyzwanie. Pięć lat temu celebrytka postanowiła pokazać światu, jak mieszka, a widok przerósł najśmielsze oczekiwania. Jak podają reporterzy Super Expressu, wszystko urządzone było w ciekawym stylu cygańskim, a na ścianach dominował intensywny czerwony kolor oraz bogate obrazy w zdobionych, złotych ramach. Na ścianach nie mogło zabraknąć oczywiście elementów, o których obecności przekonani byli wszyscy fani, złotych płyt idealnie wkomponowanych w wystrój całego wnętrza. Od całości zdecydowanie odróżniała się jedynie sypialnia, dominował w niej kolor niebieski, idealnie współgrający z różowymi zasłonami i kremowymi meblami.